I co, Edwin? Mówisz, że to, co przed nami, to brudna nora, w której nie znajdziemy niczego ciekawego? Dostałeś ode mnie potężny pierścień, wieczną pamięć. Także zanim zajmiemy się tą twoją wieźmią, Dynaher, czas wejść do kopalni Naszker. Sorted. Odstąp, obywatelu. A You are ja. sorted. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. W odróżnieniu od ciebie, Edwin, Sorted. widzę tutaj wspaniałą przestrzeń. Jestem taki zmęczony. Małe demony. Tak się składa, że trafiłeś, górniku, na dwóch krasnoludów. My urodziliśmy się w kopalniach, wychowywaliśmy się w nich. Popatrzcie, co za piękny obszar. Temperatura nie zmienia się, niezależnie od tego, czy jest lato, czy zima. Doskonała do leżakowania piwa i innych trunków. Tutaj można się okopać, tutaj można się bronić, żyć i mieszkać. My, krasnoludy, nazywamy takie miejsca domem. Jeden z nas może bronić chodnika przez całe miesiące, ile ma beczułkę piwa pod pachą. Pułapki, mówisz, Imoen? Mamy z ciebie gość. Dobry. Tak. Ludziska i inne stwory mogą umieścić tutaj pułapki, dlatego twoja sprawa, dziewczyno, żeby się tym zająć. Jakaś ruda. Go on then. Right, what's this then? Zostawcie nas, mamy robotę. Demony, demony, boicie się demonów, człeczyny. Ach, jak do tego doszło, żeby najważniejsza kopalnia w tym obszarze była prowadzona przez ludzi? Chyba kaszle krwią. Ach. Upadek. Gdyby to była to jakaś kampania zielonych krasnoludów, górnik Bob. Zostawcie nas, mamy robotę. Smok. Akurat smok. Tym ludziom w dupach się poprzewracało. Albo w głowach. Kopią bez żadnego zabezpieczenia. A, jednak są tu koboldy. I co, boicie się tej plugowej rasy? Kolejny górnik. Chyba kaszle krwią. Nie ma problemu. Zaniosę ten sztylet twojemu przyjacielowi. Do czego doszło, żeby na pierwszym poziomie kopalni już? Pojawiły się koboldy. Gdyby to była krasnusko-kopalnia, w życiu by do tego nie doszło. Weź ten bungiel. Właśnie, a wracając do techniki górniczej. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Przejrzyjmy najpierw pierwszy poziom. Kto wie, co zostało za naszymi plecami. A wracając do techniki górniczej, ludziska mają problemy z oddychaniem. Każdy dobrze wie, że lniana szmata nasączona krowim moczem bardzo dobrze pomaga na niepożądane efekty i tak zwaną plicę, jak to mówią uczeni z Baldur's Gate. Co się krzywisz? Co się krzywisz, Kalit? Nie założyłbyś takiej lnianej szmaty namoczonej moczem? I dlatego właśnie wy i ludzie nie umiecie prowadzić kopalni.
Sprawdzimy jeszcze resztę chodników. Na szczęście górnik Leslie, górnik Cory. Jestem taki zmęczony. Brakuje powietrza. Chyba kaszle krwią. Jak już pomszę mistrza Goriona, wrócę tutaj. Staram się wykupić te kopalnie i zaprowadzić tu jakiś porządek, bo nie mogę patrzeć na to, jak wy ludzie urządziliście to miejsce. Dwa koboldy na najwyższym poziomie, co za wstyd. My w naszych kopalniach nazywamy je psiakami. Nasze dzieci na nie polują. A wy, dorośli mężczyźni, macie z tym problem. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Sorted. Na pomoc! Skaczące demony to tylko koboldy, głupcze! Kilka koboldów. Dobrze, Edwin, pokaż im, co znaczy twoja magia. Nie mam do tego serca. Czym mogę pomóc? Mnie to nie obchodzi. Znikam. Widziałeś, głupcze? Tylko psiaki, nic więcej. Zwany przez was koboldami. Złe czyny. Równy z ciebie gość. Znikam. A ty tu, żołnierzu, stoisz? I nic nie robisz, kiedy twoi pobratymcy giną? Czego? Za krzty w was honoru, człeczyny. Trupy i kolejne psiaki. Nie mam do tego serca. To biega tu kresu. Get away. Wasz marny żywot. Dobiega tu kresu. Wasz marny żywot. Dobiega tu kresu. Zgadzam się, Edwinie. To jest węgiel, czy to jest może ruda żelaza? Zastanówmy się. Żelazo, czyste, nieuszkodzone. Warto je zachować, przy obecnych cenach może być trochę warte. Waga 1, czy niezbyt dużo. Akurat coś dla ciebie, Kalidzie. Potrzebujecie mojej pomocy. Także przejrzyj resztę wózków. Co jak na mnie patrzycie? Jestem krasnoludem. Znam się na interesach. Przeszukamy każdy chodnik. Kiedy chodzę po tych chodnikach, przypominają mi się stare opowieści, które przekazał mi mistrz Goryon. No, kolejny amnijski żołnierz? Nie wstyd wam? My, krasnoludy, mamy swoje przysłowia. A, kolejna grupa koboldów.
czego chcesz? Idź dręczyć kogoś innego. Bez miłości do złota. Co? Daj mi spokój. Tak! Z braku kogoś lepszego. Naprawdę, żeby grupa zwykłych psiaków była w stanie tak steroryzować. Wielką kopalnię, co za wstyd. Tak, wracając do krasnoludzkich przysłów. A właśnie, Edwin, trzymaj zaklęcie. Może cię zainteresuje. Migoczące barwy. Go on then. Right, what's this then? W kuciu skały, wprawa dzika, zrobi z ciebie tarczownika. Kolejne koboldy. Nabiłbym się pewnie. Edwin, trzymaj się z tyłu. Jeśli zbymuszę. Potrzebujecie moich. Zrobię, co w mojej mocy. Mnie to nie obchodzi. Tak? Co? Tak! Jeśli muszę. Bandy koboldów. Co za wstyd. Jestem taki zmęczony. Wy, czeczyny, nie dajecie się do kopania, macie za słabe plecy. Grupa moich kamratów. Grupa moich kamratów. Oczywiście, aby tylko palnie w sekundę. Następnie zawinęlibyśmy się w szaliki nasączone krowim moczem. I kolejny żołnierz stoi i nic nie robi. No, jakaś większa sztolnia tutaj jest. Całkiem udało wam się tutaj te wózki. Tak ciemno tu na dole. Czym mogę coś pomóc? Coś mi tu dziwnie wygląda. Przejrzyj, że nie mam jakiejś rudy kali. W tym udziału. Wiesz, jak wygląda ruda? Masz kilka w kieszeni. Porównaj. Znajdziesz coś podobnego, to bierz. Dostaniemy za to dobrą cenę. Cały region cierpi. Z braku rudy. Jestem taki zmęczony. Ruda została skażona. O. Kajni. Tak ciemno tu na dole. A więc psiaki zajmują ten kawałek po kawałku. Tylko jeden górnik dzielnie zażyczył sobie sztyletu. Cieszę się, że go mogłem dostarczyć. Tylko mam teraz pytanie, chłopaki. Dlaczego wszyscy biegacie nago? Nie stać was nawet na skórznie? Rozumiem, że jest gorąco. Naprawdę. Nie chcę mi się do tego złości do złota. Spina. Ale skoro wasza kopalnia została zajęta przez psiaki. Może jednak lepiej byłoby się jakoś zabezpieczyć. Ej, człeczyny. Dobrze, kolejny poziom oczyszczony z psiaków. Idziemy dalej. Lewin, nie wyrywaj się tak.
co gadasz, że jesteś potężnym magiem i czego się nie boisz? Wierz mi, tutaj w kopalni najpierw żebyś miał przed sobą dwóch krasnoludów. A pomyliłem. Chodniki. Jestem tutaj pierwszy raz. Tak, Kagen, wiem. O, wychowałem się w Candlekeep niestety. Dobra, teraz ty prowadź, no. Kolejne psiaki. Idź dręczyć, dobra. Czego chcesz? Równy z ciebie gość. Potrzebujecie moich usług? Napił, dobra. Naprawdę. Nie mam do tego serca. Co to za dziwna substancja jest w waszych sakwach? Dziwna zielona substancja, podobna do osadu. A, z wagoniku. A więc to koboldy niszczą rudę. Naprawdę? Trzeba było po prostu dwóch krasnoludów, żeby wyjaśnić zagadkę. I jak do tego doszło, że całe wybrzeże mieczy cierpi na brak. Żelaza i trzeba było dwóch krasnoludów z przyjaciółmi, żeby odkryć ten sekret. Dobrze, będziemy oczyszczać wszystkie chodniki po kolei. Ale skoro już na wyższych poziomach było tyle psiaków, możemy się tylko domyślić, ile ich będzie niżej. Daj mi spokój. Całkiem sporo. Dobra, Edwin. Nie chcę mi się teraz gadać. Znowu mi przeszkadzać moje działania. Czas na twoją magię. Zaczynacie mnie irytować. Nie tak! W końcu... Mnie to nie obchodzi. Tak? Co? Jeśli muszę... Głowy. Idź dręczyć na piłkę się piwa. Nie chcę mi się teraz gadać. Co? Tak! Zrobię to, co wy. Do czasu. A, sporo tych psiaków. Z miłości do złota. A, to była dobra walka. Kolejny? Dobra, na zwiadowcę. Równy z ciebie gość. Głowy, złoty. Pojedynczo są niegroźne, tak jak mówiłem, wysyłam przeciwko nim nasze dzieci. Zaczynacie mnie do tego serca. Musimy cię, Edwin, wyposażyć w jakąś procę. Dokładnie, Kagej. Tylko mylisz się. Ludziska nie kopią tutaj złota, a jedynie żelaza. Dlatego dali się psiakom zdominować. Dobra, zbadajmy najpierw tyły, zanim pójdziemy naprzód. Znasz starą krasnoludzką zasadę. Co znowu? Zabij go.
Moje działania. Daj mi spokój. Są wasze. Jeśli musisz wręczyć kogoś innego z miłości do złota. Czym mu mogę pomóc? Czego? Co znowu? Napiłbym się piwa. Co? Sporo tych psiaków się tu nazbierało. Ciekawe, jak to je sprowadził. Jak ci strażnicy mogli dopuścić do takiej... tej gręgolady? Hańba! Mnie to nie obchodzi. Spin it out. Sort it. Naprawdę? Nie mam do tego serca. Jeśli muszę, zrobię to, co wy. Potrzebujecie moich usług. Do czasu. Równy z ciebie gość. Co? Naprawdę. Nie mam do tego serca. Ale te psiaki się nie kończą. Wasz marny żyk. Nie mam do tego serca. Dobiega tu krasu. Znowu! Spin it out. I'm on it. Edwin, weź się tak nie bulwersuj. Czego? Weź tego! Nie mają, pozbieraj klejnoty, pozbieraj złoto. Należy nam się. Zresztą, kto trzyma tyle złota na najniższym poziomie kopalni? O! To wygląda na jakieś urwisko. To podejrzenie. Przyjrzyj się temu mostowi. Dobrze, Kiwankali, zróbcie z tym porządek. Wiedziałem, że wciągają nas w pułapkę! Nie wypuść tego! Potrzebujecie moich zbraku kogoś lepszego? No, będę. Moja dusza tęskni za utraconą Deherianą. Nie ma nic z braku kogoś. Nie przejdź tego! Dobrze. Skoro taktyczne podejście się nie udało, wchodzimy tam po krasnoludzku. Radzi! Nie chcę mi się teraz gadać. Dlaczego ja? Potrzebujecie moich usług. You rain. Go on then. Right, what's this then? Z miłości do złota. Orion byłby dumny z waszego postępu. Przestań teraz wspominać Kalid Goriona. A propos czas. Być może na kolejne poziomy. Spin it out. Zaklęcia
Znajdowanie pułapek to nie będzie potrzebne. Spowolnienie trucizny. Pomienne ostrze, co to daje? Młot duchowy. Na razie te trzy zaklęcia. Kolejne psiaki. Mam nadzieję, że spotkamy tutaj jakiegoś przeciwnika godnego krasnoludzkich toporów i młotów. Wiem, że trochę dostałem. Dobrze, wypiję tę miksturę. Niech ci będzie imon. Gul! Dobra, strzelajcie go. Idź dręczyć kogoś innego. Znowu mi przeszkadzacie. To? Coraz więcej wody. O! Co to? Pająk! Mnie to nie obchodzi. Nie traćcie czasu na pustę gadanie. Strzelajcie go! Co znowu? Edwin, pokaż co potrafisz. Moje działania są waszymi. Z miłości do złota. Do właściwych rozmiarów. Jeśli muszę. Dobrze. Pająki są znacznie niebezpieczniejsze od psiaków. Ach, kolejny. Raz, spokojnie. Zaczynacie mnie irytować. Dobrze, Kagej. Czego? Tędy. Dobrze, Iman, rozejrzyj się tutaj. Kolejne psiaki. To nikam. Kobold weteran. Tak, co znowu? Nie chcę mi się teraz gadać.
Znowu mi przeszkadzacie. Czym nie mogę pomóc? Nie przekrycie do właściwych rozmiarów. Czego chcesz? Tak jest. To jest przejście dalej. Sprawdźmy jeszcze ostatni chodnik. Nie możemy sobie pozwolić na to, że jakieś psiaki zostaną nam za plecami. Odpocząć? Nie muszę odpoczywać. Wystarczmy mikstura leczenia. Spit me that. You rat. I'm on it. Równy z ciebie gość. Weź tego. Kolejne koboldy. Masz marny żywot. Dobiega tu krasność. I'm on it. Będzie taki moment. Jeszcze nie znalazłeś żadnej pułapki, którą zostawi tutaj nasi, przeciwnicy. Nie mam do tego serca. Dobrze, ale oczyściliśmy już ten poziom. Idziemy dalej. Właśnie. Zabiliśmy już tyle koboldów. Przypomniało mi się kolejne przysłowie. Wali kilof do dnią góry. Zginie dziś kobolda z góry. W drogę należy zebrać drużynę. Kolejna pułapka. Ha! Niechnęliśmy ją naszym sprytem. Co to za wąski korytarz? Kolejne koboldy. Go on then, sort it. Co? Tak! I'm on it. Jest ich coraz więcej. Daj mi spokój. Czym mogę pomóc? Idź do mnie. Pewnie. Zaczynacie mnie irytować. Czego? Tędy. Potrzebujecie moich usług? You right. Right position. Tak, tak jest. Go on then. Right position. Co to za miejsce? Wartościowy z ciebie towarzysz. Dziękuję. No to, żeście się chłopaki dogadali, jeszcze się poklepcie po prostu po jajkach z radości. Naprawdę, w tym momencie takie wyznania. I'm on it. Dobra, cokolwiek tu jest. Wchodzimy.